Ponad 90% ciepła wytwarzanego w krośnieńskiej elektrociepłowni pochodzi z paliwa odnawialnego. Krośnieński holding komunalny oddał do użytku nowo wybudowany kocioł na biomasę. Jego budowa trwała rok i kosztowała około 11 milionów złotych. Inwestycja ma znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Zdecydowanie i to kilkukrotnie zmniejszyliśmy emisję z naszej elektrociepłowni. Ma to przełożenie też na rachunki płacone przez mieszkańców, bo naszym zdaniem to są bardzo efektywne inwestycje i wpływają relatywnie na obniżenie rachunków płaconych przez mieszkańców, dlatego że nie musimy kupować jakichś drogich uprawnień do emisji CO2 i obciążać tym mieszkańców. Nowy kocioł ma moc 7 MW, opalany jest wyłącznie zrębkami drewna. Według wyliczeń będzie produkował blisko 90 tysięcy gigajuli ciepła w ciągu roku. Osiągane sprawności są jedne z najlepszych na rynku, czyli tak naprawdę oczywiście dużo zależy też od operatorów. Tutaj mamy do czynienia z dosyć dobrym klientem, więc ja myślę, że będzie osiągał sprawności znacznie przewyższające te, które były kontraktowe. To druga tego typu instalacja w elektrociepłowni Łężeńska. Pierwszy kocioł biomasowy został zainstalowany w 2013 roku. Pierwszy kocioł spowodował, że mogliśmy zrezygnować z jednego kotła węglowego. Ten drugi kocioł biomasowy powoduje, że tak naprawdę kotły węglowe w tym momencie to już są kotły szczytowe. Czyli przy takiej łagodnej zimie zakładamy, że faktycznie nawet 90% tego ciepła będziemy produkować z biomasy. A ewentualnie w przypadkach awarii czy jakichś wyższych temperatur to będzie węgiel. To jest bardzo ważna inwestycja, bo ona pozwala w sąsiedztwie niedalekim planować rozwój mieszkalnictwa. Jak Państwo wiecie, wzdłuż ulicy Sikorskiego jest już plan zagospodarowania przestrzennych, są też pierwsze przetargi rozstrzygnięte co do budowy nowych bloków mieszkalnych przy ulicy Hallera. A więc niedaleko i kolejne planowane osiedla w dalszej kolejności również, a ta elektrociepłownia nie dość, że jest blisko, to będzie mogła w efektywny sposób zabezpieczyć ciepło dla tych nowych skupisk miejskich. Na realizację inwestycji krośnieński holding komunalny pozyskał ponad 3 miliony złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Obecnie elektrociepłownia zaopatruje w ciepło około 20 tysięcy mieszkańców Krosna.